29. Poland Rock Festival. Przemieszczając się dzisiaj główną drogą na teren festiwalu, natrafiłem na przystanek Jezus. Ze mną ksiądz Rafał. Tak. Jak to wygląda? O co tutaj chodzi? No, przystanek Jezus towarzyszy wcześniej Woodstockowi, przez ostatnie lata Poland Rockowi. To jest inicjatywa, która pokazuje Kościół, który kocha, wychodzi, Kościół, który nie osądza. I Kościół, który tak naprawdę w istocie w Ewangelii pokazuje Boga, który naprawdę ma miłość do każdego człowieka, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, bardzo proste formy, bo tak jak widzicie tutaj, wynajęliśmy to i to je, które sprzątamy regularnie. Po co? No bo nie da się pokazać miłości Pana Boga, nie pokazując miłości do człowieka. Nie da się kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli się nie kocha człowieka, zwyczajnie. Więc nie ma tutaj ani narzucania czegokolwiek, ani w jakikolwiek sposób nawracania, tylko jest pokazywanie miłości, którą gdzieś myśmy odkryli, nie? No i okazuje się, że to pasuje ludziom, że ludzie nie cierpią tego, jak się próbuje ich indoktrynować, jak się próbuje im coś narzucać, nie? Ale gdzieś wewnętrznie czują, czy doświadczają tego, że jest coś ważniejszego, na czym warto się oprzeć. Przecież tutaj mnóstwo ludzi mówi, śmieją niektórzy, no dobra, myjecie kibelki, jestem niewierzący, a ja też mogę skorzystać. Tak, możesz skorzystać, niezależnie czy ktoś wierzy, czy nie wierzy. Zastanawiam się też nad waszą misją, ponieważ taki festiwal jak Poland Rock przyciąga też fanów ciężkich brzmień. Widzę tutaj pentagramy na koszulkach, to są zespoły mocno metalowe. Jak to wygląda z waszej perspektywy? No, każdy człowiek, fajnie o tym mówi papież Franciszek, nie? Mówiąc o tym, że mamy starać się zrozumieć człowieka drugiego, nie osądzać go, bo ktoś ma taki, a nie inny światopogląd z jakiegoś powodu, tak? Natomiast naszym celem nie jest forsować światopogląd czyjś, tylko pokazywać czystą Ewangelię. A ta czysta Ewangelia to jest: byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Ta czysta Ewangelia to jest traktowanie drugiego człowieka jako daru, niezależnie od tego, czy on jest satanistą, czy on jest LGBT. Przepraszam, że tak mówię wprost. On jest najpierw dzieckiem Bożym. I to papież Franciszek pokazuje przede wszystkim, żeby zobaczyć człowieka, nie? Dzisiaj ludzie liczą na to, że chcą, krótko mówiąc, być zobaczeni, chcą być usłyszeni. Mam nadzieję, że ten namiot chociażby z psychoterapeutą, że te rozmowy, że tysiące spotkań, że to wszystko temu służy, żeby po prostu, przepraszam, znowu użyję takiego skrótu myślowego, podnieść poziom tej autentycznej miłości, w zatroskaniu, w życzliwości, w tolerancji. Mówimy o dobrze rozumianej tolerancji, tak, że mogę się nie zgadzać z poglądami czyimiś, ale czy muszę od razu na kogoś krzyczeć, czy muszę go wyzywać, czy mam od razu go poniżać? Nie. I temu mówimy nie, bo Jezus daje nam taką szansę, żeby widzieć z innej perspektywy, żeby mając swoje przekonania, szanować drugiego człowieka. Były z mojej strony najróżniejsze takie szałowe działania, typu, nie wiem, skakanie po scenie, załóżmy w 97 roku, i rzucenie się w tłum na przykład ludzi, bo myślę sobie, jak ja pokażę im, że ich kocham, nie? Stwierdziłem, że chwila, no, zacząłem się modlić i to, co mi przyszło na myśl, żeby pokazać, że ufam, nie? Podszedłem do sceny, do skraja sceny, ona była niewysoka, bo to była mała scena. I ludzie, widziałem, że panki sobie skakali, no i następnie brali ich na ręce. To był dla mnie pierwszy taki krok w zaufaniu. I myślę, Boże, jeżeli to jest od Ciebie, to ja w ten sposób, nie wiem, czy ja coś osiągnę, ale chcę przynajmniej spróbować. Więc wyszedłem, przeżegnałem się i mówię, złapiecie mnie, klecho, skacz, nie? Rzuciłem się w tych ludzi z trochę z lękiem. To nie była wysokość, więc to pewnie by się nic nie stało. Ale pamiętam, chłopaki zaczęli mnie nosić na rękach, byli gotowi zrobić wszystko, bo oni widzieli, że ich kocham. Że to nie jest na zasadzie, że ja przyszedłem i teraz wygłosić kazanie. I pamiętam, odszedłem z tej sceny, myślę, kurczę, we mnie pękło coś. To znaczy, już nie ma my i wy. Papież Franciszek mówi, wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Jeżeli my nie nauczymy się szanować, jeżeli my nie nauczymy się ze sobą rozmawiać, to tak naprawdę zamiast iść do przodu, będziemy się cofać, a chyba tego nikt nie chce.